Dzień dobry. Dziś menu Dorotki, przepis na gulasz wołowy. Przepisów na gulasze wołowe jest mnóstwo, dlatego ja się skupię dzisiaj nie tylko na przepisie, ale również na pokazaniu Wam najczęstszych błędów, dlaczego te gulasze nie wychodzą albo wychodzą nie takie jak trzeba, co zrobić i jak zrobić, żeby były naprawdę takie wyśmienite i doskonałe. Zapraszam Was na film. Tu jak zawsze opowiem Wam o tym, co będzie potrzebne i przy okazji dowiecie się też o pierwszym, myślę, że najgorszym błędzie, jaki możecie popełnić przy robieniu gulaszu wołowego, mianowicie kupując przypadkowe kawałki mięsa, czyli wołowinę na gulasz, gdzie są to już pokrojone kawałki. Owszem, jest to wygodne, jest to fajne, bo nie trzeba kroić, ale z drugiej strony nie wiecie, na jakie kawałki traficie, czyli nie wiecie, czy traficie na kawałek, który jest żylasty, czy traficie na kawałek, który jest delikatny. I podczas gotowania potem tych wszystkich kawałków mięsa, jeden będzie rozpływający się i rozpadający, a drugi będzie cały czas twardy, bo po prostu wymaga dłuższego czasu gotowania. Także podsumowując, czy wybierzecie łopatkę, pręgę tylną, ligawę, polędwicę, antrykot, czy jeszcze jakąkolwiek inną część mięsa, pamiętajcie, żeby to był jeden kawałek, bo jeśli będzie ten kawałek wymagał dłuższego gotowania, to wszystkie kawałki będą tak naprawdę tego wymagały. Ja, jak widzicie, mam tutaj ligawę wołową. Jest to dosyć duży kawałek, jeden kawałek. On waży troszeczkę ponad 1,5 kg. I dlaczego jest tego tak dużo? Dlatego, że to mięso podczas gotowania tak naprawdę i odda soki, i skurczy się, także tego gulaszu wcale aż tak dużo potem nie będzie. Tu w misce obok, jak widzicie, mam cebulę i tej cebuli jest sporo, prawda? Ale tak naprawdę cebula jest dużo lżejsza niż na przykład takie mięso i tej cebuli mam dokładnie połowę wagi mięsa. Cebula też się będzie bardzo kurczyć. Oprócz tego, jak widzicie, jest tutaj dobry polski czosnek i tego czosnku będę potrzebowała 4, a nawet 5 ząbków, w zależności od tego, czy duże, czy małe, i jedną taką niewielką marchewkę. Będzie potrzebna jeszcze oczywiście sól. I tej soli będę potrzebowała 2 takich małych łyżeczek, aczkolwiek kopiastych, na każdy kilogram mięsa, czyli do przygotowania 1,5 kg mięsa potrzebuję 3 kopiastych łyżeczek soli. Również jedną kopiastą łyżeczkę użyję do przygotowania cebuli. Do przygotowania gulaszu oczywiście będzie potrzebny mi jeszcze tłuszcz, ale jak widzicie, jest to tłuszcz, który ja uwielbiam w kuchni stosować do wszystkiego, czyli masło, a w przypadku smażenia masło klarowane. I taki tłuszcz też Wam polecam. Tego tłuszczu tutaj mam troszeczkę ponad 50 gramów. I może się okazać, że 50 gramów to jest za mało bądź za dużo w Waszym przypadku, bo jeśli będziecie mieli mięso, które jest tłuste, no to tego tłuszczu jest za dużo, a jeśli będziecie mieli mięso bez tłuszczu, bez takich tłustych kawałków, no to ten tłuszcz może się okazać jeszcze potrzebny dodatkowy, tym bardziej, że na maśle będę również podsmażać cebulę. Mam tu jeszcze, i to już jest ostatni składnik mojego gulaszu, mąkę. Zwykłą mąkę pszenną, taką najbardziej popularną, tortową, czyli typ 450. I tu trudno mi jest Wam powiedzieć, ile tej mąki użyję, bo mogę użyć mniej lub więcej w zależności od wilgotności mięsa, które mam, bo sami pewnie już nieraz się spotkaliście z mięsem bardziej tak zwanym mokrym albo suchym. Ponieważ mięso pokrojone będę obtaczać właśnie w mące, no to zobaczymy, ile tej mąki to mięso, że tak powiem, z zewnątrz wchłonie, żeby było suche przed podsmażaniem. No i słuchajcie, ze składników tak naprawdę to już jest wszystko. Tutaj pewnie się będziecie zastanawiali i pytali, no dobrze, a gdzie są jakieś przyprawy, jakieś zioła, coś więcej? Nie ma i nie będzie w tym gulaszu. Dlaczego? Wołowina jest drogim mięsem. Jak pójdziecie do sklepu i będziecie chcieli kupić dobry kawałek mięsa, zobaczycie, że jest to drogie mięso. Więc ja się tutaj Was zapytam, czy chcecie zdominować dobre, drogie mięso, wspaniałe w smaku, według mnie jedno z najlepszych mięs, ziołami?
Jeśli chcecie, możecie dodać. Jakich ziół macie ochotę, to dodajcie. Ja natomiast nie dodam, dlatego że uważam, że smak wołowiny w połączeniu z, i uwaga, tu będą przyprawy, cebulą, czosnkiem, odrobiną marchewki, która też nadaje między innymi słodkości, soli, no i właśnie masła klarowanego, obroni się sama. To będzie bardzo intensywny, wołowy gulasz, taki, który będzie miał wszystkie inne gulasze pod sobą. Ze składników to wszystko. Co będzie jeszcze potrzebne? Na pewno duży garnek, taki z dużym dnem i koniecznie z pokrywką. To jest ważne, żeby była pokrywka, bo ta wołowina ma się dusić. Patelnia, na której przygotuję na początku składniki, deska do krojenia, co ważne, bardzo ostry nóż, żebyście mogli łatwo i wygodnie sobie pokroić wołowinę. Ja tutaj mam jeszcze tarkę o dużych oczkach, na której zetrę marchewkę, a to po to, żeby ta marchewka nie była widoczna w ogóle w tym gulaszu, a żeby był jej smak. No i do obrania marchewki ja sobie obieram właśnie obieraczką, jeśli nie, to możecie oczywiście zrobić to nożem. I właściwie to prawie wszystko, bo jeszcze nie mam nic do mieszania ani w garnku, ani na patelni, a to jest bardzo ważne przy przygotowaniu gulaszu. Wszystko już wiecie, więc zabieram się do pracy. Zaczynam od rozgrzania patelni. I patelni nie rozgrzewam na maksymalnej mocy, za to dobrze i porządnie ją nagrzewam. Rozgrzewam ją na połowie mocy kuchenki, a w tym czasie zabiorę się za przygotowanie mięsa. Jak widzicie, mam tutaj duży i piękny kawałek wołowiny i jest to ligawa, czyli jak niektórzy mówią, oszukana polędwica. Dlaczego? Zaraz Wam o tym opowiem więcej, o różnicach, ale ponieważ będę teraz przygotowywać też mięso, to zaczynam od odcięcia powięzi, czyli tych białych części. One są twarde i zawsze należy je odciąć. Obejrzyjcie dokładnie swój kawałek mięsa. A wracając do ligawy i polędwicy, polędwica pochodzi z tylnej części grzbietu. Jest to chudy mięsień, który nie wykonuje prawie żadnej pracy. Ligawa natomiast pochodzi z udźca wołowego i też jest to chudy, ale silny mięsień. I właśnie dlatego, że one są do siebie podobne pod względem wyglądu i są chude, ligawa często nazywana jest fałszywą polędwicą. A ligawa doskonale nadaje się do duszenia czy gotowania, natomiast wymaga dłuższej obróbki termicznej niż polędwica. Za to koszt ligawy w porównaniu do polędwicy jest dużo niższy, bo ligawa jest średnio aż 3 razy tańsza od polędwicy. Wołowinę teraz kroję na plastry o grubości około 3 cm, a plastry kroję na paski też o grubości 3 cm. I potem kroję je na kostkę, też o tej samej wielkości, czyli mam kostkę o wielkości 3×3×3 cm. I to jest bardzo ważne, żeby te wszystkie kawałki miały w miarę podobną wielkość. Wołowina w pięknych kawałkach jest już w misce i teraz należy ją posolić. Jeśli się zastanawiacie, czy na pewno należy solić wołowiny, gdzieś słyszeliście, że jej się chyba nie powinno solić, to powiem Wam tak, owszem, nie powinno się solić, jeśli będziecie marynować wołowinę, natomiast jeśli solicie ją bezpośrednio przed obróbką termiczną, to solenie ma jak najbardziej sens. Dodałam 3 kopiaste łyżeczki, jak widzicie, wmasowałam je w mięso. I teraz tak przygotowana wołowina jest gotowa do opruszenia mąką. Z tym, że to opruszenie to bardziej polega na tym, żeby uzyskać wręcz, można by powiedzieć, suchą powierzchnię każdego kawałka, czyli tej mąki wsypuję tyle, aby każdy kawałek był na tyle suchy, żeby się nie sklejały kawałki ze sobą. No i teraz mogę powiedzieć, że ta wołowina jest dobrze przygotowana do obsmażania. Zatem obsmażam. A jak i po co? Zacznę od tego jak. Jak widzicie, na patelni jest tłuszcz, tego tłuszczu jest dosyć sporo i na rozgrzany, dobrze rozgrzany tłuszcz przekładam mięso. Ale patelnia, przypominam Wam, nie jest rozgrzana na maksymalnej mocy kuchenki, bo wtedy będzie ten tłuszcz bardziej pryskał, bo jakbyście nie smażyli, zawsze trochę wilgoci z tego mięsa dostanie się do tłuszczu i będziecie mieli wszystko opryskane. Dlatego ja wolę smażyć na mniejszej mocy
kuchenki, aczkolwiek nadal na wysokiej, żebyście nie myśleli, że smażę na jakiejś 1/3, 1/4 mocy kuchenki. U mnie jest to troszeczkę więcej niż połowa. Poukładałam mięso i teraz czekam, aż się obsmaży. Jeśli obsmaży się już od spodu i jest, zobaczcie, takie, no można powiedzieć, brązowe w stosunku do czerwonego mięsa, mogę zacząć obracanie. Ale to obracanie musi być delikatne. Po co? Po to, żebyście nie nacisnęli mięsa, bo jak je naciśniecie, to wyciśniecie z niego właśnie soki, które będą pryskać. I po to właśnie jest obsmażanie, żeby zamknąć w środku, w tym kawałku mięsa, te jego soki, żeby to mięso potem było takie pyszne i soczyste podczas jedzenia. W międzyczasie obsmażyłam już wszystkie kawałki ze wszystkich stron, delikatnie je obracając, przypominam, i przekładam teraz tę pierwszą partię, no bo oczywiście nie zmieściło mi się całe mięso na patelni, od razu do garnka, w którym będę docelowo przygotowywać gulasz. Jak widzicie, podczas takiego obsmażania trochę mi ubyło tego tłuszczu. Gdzie on się podział? No, na pewno nie wyprysnął mocno, ale wchłonęła go częściowo mąka, która jest na mięsie, w której obtaczałam mięso. Zrobiła się na mięsie taka zasmażka, która też stworzyła taką skorupkę na mięsie i szybciej pozwoliła pozamykać te soki w mięsie w środku. No i w ten sposób partiami smażę, dokładając raz na jakiś czas tłuszczu, smażę wszystkie kawałki mięsa ze wszystkich stron. To teraz zabieram się za cebulę. Z cebuli zdejmuję łupinę i kroję je wszystkie w taką średniej wielkości kostkę. Na patelni rozgrzewam tłuszcz na połowie mocy kuchenki i kiedy jest już gorący, co możecie sprawdzić, przekładając kawałek cebuli, jeśli skwierczy, to możecie na tak rozgrzany tłuszcz przełożyć całą cebulę. Jeśli macie zbyt małą patelnię, to podsmażcie ją na dwa razy. A jak podsmażyć? Podsmażcie do momentu, aż się zeszkli, czyli będzie taka półbłyszcząca, półprzeźroczysta. To jest właśnie zeszklona cebula. I wtedy należy ją posolić. Ja dodaję jedną łyżeczkę soli na całą tę cebulę i podsmażam dalej. I tu już zależy od Was, jak mocno ją dalej podsmażycie. Jedni podsmażają, bo bardzo lubią smak i zapach takiej mocno przypalonej cebuli na ciemno-złoty kolor, a niektórzy tylko ją delikatnie rumienią. Ja podsmażam tak po środku, nie jest to mocno przysmażona cebula ani tak delikatnie, tylko tak po środku. I taką cebulę przekładam teraz do garnka. Została mi jeszcze tylko marchewka i czosnek. Zacznę od czosnku, chociaż właściwie obojętnie. Z czosnku zdejmuję łupinę. Warto go oczywiście wcześniej rozgnieść, żeby ta łupina łatwiej zeszła z czosnku. I taki czosnek możecie, tak jak ja, drobno posiekać nożem albo przecisnąć przez praskę. I teraz po raz ostatni przyda mi się patelnia, na której jest jeszcze odrobina tłuszczu po smażeniu cebuli. I tyle w zupełności wystarczy. Na taką rozgrzaną do połowy mocy kuchenki patelnię przekładam czosnek albo przeciśnięty przez praskę, jeśli wolicie, albo taki, jak ja mam, drobno posiekany, i podsmażam. Ale uwaga, nie możecie podsmażać go dłużej niż minutę, no półtorej, dlatego że jeśli przesmażycie czosnek, zrobi się on gorzki i potem zepsuje Wam całą potrawę. Tak podsmażony czosnek przekładam do garnka, no i zabieram się za marchewkę. Z marchewki zdejmuję tą zewnętrzną, brzydką warstwę, po prostu ją obieram i marchewkę ścieram na tarce o dużych oczkach. Jeśli zapytacie mnie, dlaczego jej nie kroję w plasterki albo w jakieś inne kształty, dlatego że nie chcę, aby marchewka była ani widoczna, ani wyczuwalna w tym gulaszu, natomiast ona ma oddać swój fajny smak do całego sosu, do mięsa i ma po prostu tam być w tym gulaszu. Startą marchewkę, jak widzicie, przełożyłam już do garnka i wszystko ze sobą wymieszałam. Skoro wszystkie składniki na gulasz są już w garnku, to znaczy, że można zalewać wodą. Jaką? Zimną czy ciepłą? Oczywiście gorącą, dlatego mam tutaj czajnik. A dlaczego gorącą?
dlatego że wtedy te wszystkie smaki, które są w mięsie, zostaną w mięsie. Bo gdybym zalała wodą zimną, to gdyby ta woda się nagrzewała powoli, to mięso oddawałoby smaki do wody. A ja chcę zostawić smak w mięsie. Jak dużo wody wlewam? Tyle, żeby przykryć wszystkie składniki w garnku. Garnek teraz oczywiście przykrywam i włączam ogrzewanie pod garnkiem na 3/4 mocy kuchenki i pilnuję, aż woda się zacznie gotować. I gdy tylko zawrze, zmniejszam tę moc kuchenki do takiej minimalnej, żeby woda tylko delikatnie bulgotała w garnku. I teraz przez godzinę wszystko w garnku będzie się dusić. Oczywiście warto raz na jakiś czas zajrzeć do garnka, pomieszać, wymieszać. W garnku się zrobi wspaniały sos z tej mąki, w której było obtaczane mięso. Cebula odda swój smak, aromat, również marchewka i czosnek i wszystko będzie potem wspaniale smakowało, ale jednak przez tę godzinę, minimum godzinę z mojego doświadczenia, wszystko musi się dusić. Teoretycznie oprócz tego zamieszania w garnku to właściwie nie ma co robić, ale ja ten czas zawsze wtedy wykorzystuję do przygotowania czegoś do gulaszu. A do gulaszu ja najbardziej lubię kluski śląskie. Te właśnie z dziurką, do której właśnie możecie wlać trochę sosu. I jeśli lubicie kluski śląskie, macie ochotę zrobić, to na dole w opisie pod filmem, jak rozwiniecie opis, znajdziecie linki, dwa linki do dwóch filmów na tradycyjne kluski śląskie i na takie te drugie, bo przecież w każdym rejonie Polski różne kluski się lubi i różne kluski się jada. Więc ja przygotowuję kluski, a tam mi się wszystko dusi. Pamiętajcie, żeby raz na jakiś czas tam zamieszać. Minęła godzina. Jak widzicie, kluski są przygotowane do gotowania. Już nawet wszystko posprzątałam. I zaglądam teraz do gulaszu, bo chcę zobaczyć, jak twarde jest mięso. I to dosłownie należy sprawdzić, bo jeśli jest twarde, to znaczy, że nie było pierwszej młodości i musi się zwyczajnie gotować dalej. Co się zdarza? Co po prostu jest normalne i wtedy gotujcie dalej. Ja Wam radzę, jeśli nie macie doświadczenia, ja na pewno wiem, że tutaj jeszcze przynajmniej pół godziny potrzeba tego gotowania, ale jeśli nie macie doświadczenia, to sprawdzajcie po prostu co 15 minut i gotujcie tak długo, aż uzyskacie miękkość tego mięsa, tej wołowiny, taką, jaką chcecie mieć. Niektórzy lubią, jak się wręcz rozpada, a niektórzy lubią, jak jest taka lekko twarda. Mięso na pewno jest ugotowane, na pewno nie jest surowe, więc tu się o to nie musicie zupełnie martwić. Więc ja jeszcze czekam z gotowaniem klusek, aż rozgotuje mi się do odpowiedniej miękkości mięso. Minęło pół godziny, więc sprawdzam miękkość mięsa. Biorę taki nie za mały kawałek, no i zobaczcie, teraz spróbuję go rozłożyć widelcem. Już widzę, że po samym naciśnięciu widelcem jest fajnie miękki, jest dużo bardziej miękki i da się go, popatrzcie, o wiele łatwiej tym widelcem rozdzielić, więc będzie też o wiele bardziej smaczny, to co sprawdzam. Myślę, że tej wołowinie już wystarczy. Gotowanie gulaszu, można powiedzieć, że jest zakończone. Tam w tym garnku jest jeszcze dosyć wysoka temperatura i pomimo, że ja lubię, jak mięso jest troszeczkę bardziej miękkie, to nie gotuję już dłużej, bo mięso dojdzie jeszcze od temperatury, która jest w garnku. Oczywiście kuchenkę już wyłączyłam pod gulaszem, za to włączyłam sobie teraz pod wodą, bo przygotuję kluski, bo bardzo lubię z kluskami.
Nie muszę Wam oczywiście mówić, że gulasz dziś jest oczywiście pyszny, ale jutro będzie jeszcze lepszy. Dodatkowo też troszeczkę ściemnieje. A jak Wam się podoba propozycja takiego dania obiadowego? Myślę, że takim gulaszem zachwycicie niejednego smakosza wołowiny. Jak widzieliście, jest to bardzo proste, może trochę czasochłonne, ale jednak warte tego czasu i zachodu danie. Ja życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.